Państwo, przed nami już ostatnia prezentacja. Przed nami Marcin. Marcin, last but not least. Witaj. Tak jest. Cześć Marku. Dzień dobry, czy słychać mnie dobrze? Słychać cię tak trochę słabo, ale myślę, że jakbyś głośniej mówił, to nie będzie problemu. Ja pozwolę sobie uruchomić tutaj prezentację Marcina. Temat, który jest tematem gorący w ostatnim czasie, bo to są roślinne zamienniki mięsa. Mieliśmy już z Marcinem taki webinar na ten temat i cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to dobre miejsce, zresztą w czasie dzisiejszej debaty też wiele na ten temat rozmawialiśmy. Jest to dobre miejsce, żeby na ten temat rozmawiać, bo to jest, no nie chcę mówić, że przyszłość branży mięsnej, bo na pewno nie, tak nie jest w 100%, natomiast na pewno jest to taki temat, taki trend, któremu trzeba się przyglądać i coś już robić w tym kierunku. Ale więcej na ten temat powie już pewnie Marcin. Zapraszam do prezentacji. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Marku, dziękuję Ci za oddanie głosu i w pełni się z Tobą zgadzam. Jest to bardzo ciekawy trend, bardzo ciekawy rynek i warto już teraz się nim zainteresować. Ja reprezentuję organizację Prowek Polska, która jest częścią międzynarodowej organizacji Prowek International, która się zajmuje budowaniem świadomości żywieniowej i promowaniem diety posiłków, które są zdrowe, smaczne, także dla planety i dla środowiska i dla nas samych. Tutaj w Polsce mamy niewielki oddział, natomiast wspierają nas koledzy z różnych krajów, z Europy i z innych kontynentów, także ponad 150 osób, które tutaj wspiera nasze działania. No i jeśli chodzi o ten rynek, bardzo się w ogóle cieszę, że tak w znacznym stopniu temat tych roślinnych zamienników mięsa się pojawiał na dzisiejszym spotkaniu. Jest to zdecydowanie bardzo dynamiczny segment rynku, a wraz z coraz większą innowacyjnością, konkurencją, jakby wierzę, że te roślinne zamienniki mięsa będą coraz bardziej smaczne, przystępne dla przeciętnego konsumenta, bo w tym momencie one są stosunkowo jeszcze droższe niż tradycyjne mięsne posiłki. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że te produkty są spożywane w głównej mierze przez osoby młodsze, no, jak też potwierdzają badania rynkowe, może się okazać, że po prostu ten rynek będzie w dalszym ciągu coraz dynamiczniej rozwijał. I kilka danych, kilka tematów, nad którymi warto się pochylić, rozmawiać na ten temat, to jest w ogóle to, kto spożywa te posiłki. Mogłoby się wydawać na produkty dla wegan, wegetarian, spożywają weganie i wegetarianie, natomiast no, w Polsce jest ich zaledwie kilka procent. Tu zależy od tego, jakie badanie weźmiemy pod uwagę, mówi się o przedziale między 5 a 8. Natomiast to nie jest tak, że inne osoby nie spożywają tych produktów, bo dzisiaj padło takie hasło jak fleksitarianie i to jest faktycznie bardzo dynamiczna grupa osób, która w coraz większym stopniu kupuje roślinne zamienniki mięsa. Mówimy też o osobach, które po prostu są mięsożercami i tak po prostu chcą spróbować czegoś innego, czegoś nowego dla ciekawości. I jak pokazują badania zagraniczne, warto kierować swoje produkty, swoje zamienniki produktów zwierzęcych do szerszego grona odbiorców niż tylko weganie, wegetarianie, ponieważ stanowią oni zdecydowaną większość konsumentów tych produktów. Teraz chciałbym przyjrzeć się tak bliżej konkretnym danym wartościom rynkowym, rynku roślinnych zamienników. Najciekawsze dane na ten temat mamy ze Stanów Zjednoczonych. Dane dotyczące rynku polskiego, z tego co wiem, no, niektóre agencje badawcze już nad tym pracują i mam nadzieję, że w kwartale trzecim się one pojawią już ogólnodostępne. Natomiast, żeby pokazać pewne trendy, pewne zjawiska, pozwolę sobie przytoczyć dane z rynku, który jest nieco bardziej rozwinięty i też może stanowić taki pewien benchmark dla nas tutaj w Polsce. Jak widzimy w czerwonej ramce, rynek roślinnych zamienników mięsa w zeszłym roku osiągnął wartość prawie miliarda dolarów, a w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł o prawie 40% sprzedaż tych produktów roślinnych zamienników mięsa. I jest to druga największa w tym momencie kategoria
roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych zaraz po mleku roślinnym czy napojach roślinnych. Zaraz potem widzimy roślinne danie gotowe, lody, zamienniki jogurtów, masła, sera i tak dalej. Druga ciekawe zestawienie to porównanie przyrostów sprzedaży tego rynku w porównaniu do swoich odzwierzęcych odpowiedników. Jak widzimy, no tutaj największym wzięciem cieszą się roślinne zamienniki jajek. Tutaj w dalszym ciągu są to dane ze Stanów Zjednoczonych, które przyrastają w tempie naprawdę niesamowitym. Natomiast roślinne zamienniki mięsa, no właśnie, tak jak wspomniałem, niecałe 40% w ciągu ostatnich 2 lat. Roślinne zamienniki, 5% wzrostu sprzedaży w przypadku mięsa tradycyjnego. Więc wydawać by się mogło, że to jest jakaś kategoria niesamowicie, no właśnie, o potężnym zasięgu. Natomiast jak porównamy sobie na kolejnym slajdzie, w odniesieniu do całości rynku mięsa, to jest w dalszym ciągu procent. To jest 1%, w sensie jeden roślinny zamienniki stanowią 1% rynku mięsa ogółem w Stanach Zjednoczonych, czyli stosunkowo niewiele. Porównując to z roślinnymi zamiennikami mleka, które zostały wprowadzone, które zaczęły się pojawiać w ogóle na półkach sklepowych już na początku tego stulecia, no okazuje się, że tutaj, no właśnie, rynek jest dużo bardziej rozwinięty. Roślinne zamienniki mleka stanowią w tym momencie 14% rynku w Stanach Zjednoczonych i pokazuje to pewną dużą szansę. W momencie, w którym ten rynek roślinnych zamienników mięsa w najbliższych kilkunastu latach rozwijałby się tak dynamicznie, jak rynek roślinnych zamienników mleka i osiągnąłby podobny poziom, to w samych Stanach Zjednoczonych jest to rynek, którego wartość w najbliższym czasie wzrośnie o ponad 10 miliardów dolarów. Jak to wygląda w innych krajach? No tutaj globalnie praktycznie każde badanie mówi o przyroście tego rynku tak pomiędzy kilka a kilkanaście procent rocznie. Oczywiście tutaj różnice będą w poszczególnych kategoriach czy w poszczególnych krajach w zależności od nasycenia rynku. Natomiast ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć ciekawe badanie z grupy IT Kearney, którzy szacują, w jaki sposób ta podaż mięsa może się zmieniać w najbliższych 20 latach. No i badacze z tej firmy szacują, że do 2040 roku roślinne zamienniki mięsa i mięso chowane komórkowo mogą odpowiadać nawet za 60% globalnej podaży mięsa. To oczywiście nie oznacza, że o 60% spadnie sprzedaż czy produkcja mięsa tradycyjnego pochodzącego od zwierząt, bo w dalszym ciągu w tym czasie znacznie wzrośnie liczba ludności, ich zamożność, ich zapotrzebowanie na pożywienie. Natomiast po prostu może się w znacznym stopniu zmienić struktura podaży tego mięsa. Mięso chowane komórkowe jest w ogóle osobnym, ciekawym, dużym tematem, natomiast no, nie mam za bardzo czasu, żeby dzisiaj o nim porozmawiać. Natomiast jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to odsyłam albo do webinaru, który nagraliśmy miesiąc temu na portalu Meatportal, albo do mnie bezpośrednio, także chętnie też odpowiem na ten temat. Co do konkretnych, ciekawych przykładów firm, które w tym obszarze działają, to taką najbardziej znaną międzynarodową firmą jest amerykański Beyond Meat, który wprowadził swojego Beyond Burgera no w sumie 10 lat temu, natomiast zdecydowanie bardzo głośno zaczęto o nim mówić rok temu, kiedy Beyond Burger zanotował najlepszy debiut giełdowy ze wszystkich firm amerykańskich w ciągu ostatnich 20 lat, czyli nie żadna firma technologiczna, blockchainowa, social mediowa, nie żadne loty w kosmos, tylko właśnie producent roślinnych burgerów stał się rewelacją Wall Street w ciągu ostatnich 20 lat. I co ciekawe, to też jest taka informacja z ostatnich tygodni, to Beyond Burger właśnie otworzył swoją fabrykę roślinnych burgerów również w Europie, żeby w jeszcze łatwiejszy sposób docierać do europejskich konsumentów.
Natomiast mamy ciekawe przykłady firm, które działają w tym obszarze również bliżej, tutaj dokładnie za naszą zachodnią granicą. Firma Rögenwalder Mille. To jest rodzinna firma, która, jak widać tutaj w logo, działa już na rynku prawie 200 lat. Od 6 pokoleń firma jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. No i zatrudnia około 500 osób. I aktualny szef tej firmy, pan Christian Raufus, podjął decyzję parę lat temu o wejściu w rynek roślinnych zamienników mięsa. Jak można sobie wyobrazić, no nie była to łatwa decyzja, bo wtedy był to temat stosunkowo świeży, również w Niemczech. Natomiast po dość udanym debiucie, po dość udanym wejściu na rynek okazało się, że produkty się przyjmują, są smaczne, akceptowalne przez konsumentów i w tym momencie faktycznie jest perspektywa, żeby firma w ogóle za jakiś czas stała się w pełni roślinna, natomiast nie musi się to wydarzyć. W tym momencie, jak widać tutaj na slajdzie, udział tych produktów roślinnych w sprzedaży rośnie od powiedzmy 20% w pierwszym roku. No w tym roku firma według doniesień sprzed paru lat szacuje, że dobiją do 40% udziału w sprzedaży produktów roślinnych w stosunku do sprzedaży ogółem. Także zobaczymy, jak się dalsze losy tej firmy potoczą. Natomiast to, co warto wspomnieć w tej rozmowie, to na pewno to, że polskie firmy również mocno wchodzą w ten rynek i to zarówno firmy mięsne, tak jak na przykład Sokołów, który już 3 lata temu wszedł w rynek roślinnych zamienników, ale także Pekpol, Silesia czy Olewnik. Zresztą pani Ania tutaj dzisiaj trochę na ten temat wspominała w debacie. Mamy także naszych polskich producentów w 100% roślinnych i też tutaj dostarczają na rynek różnego rodzaju roślinne zamienniki mięsa, począwszy od kiełbasek, dań gotowych, zamienników kurczaka czy zamienników bekonu. Także tutaj dosyć ciekawe rzeczy można spotkać. Mamy także roślinnych producentów nabiału, mleka, a także firmy mleczne, które inwestują w ten obszar. I no, bardzo nas to cieszy, bo tak jak wspomniałem, no popyt na te produkty na pewno będzie rósł w najbliższych latach i dobrze, żeby to właśnie polskie firmy również korzystały z tego trendu. W tym momencie na przykład widzimy, że na rynku roślinnych zamienników mleka no tutaj zdecydowanie większą część zaspokajają w Polsce zagraniczni konsumenci, zagraniczni producenci, ale wierzymy, że w przypadku roślinnych zamienników mięsa tutaj no polskie firmy wykażą się jeszcze większą inicjatywą i zagospodarują ten rynek. No i teraz może się pojawić myśl, w jaki sposób to zrobić i jako Prowek Polska chętnie pomożemy odpowiedzieć na te pytania. Jeśli mielibyśmy zwrócić uwagę na takie trzy kluczowe rzeczy, to na pewno chcielibyśmy wspomnieć o tym, że zwrócić uwagę na skład tego produktu, bo powinien być on nie tylko wegański, roślinny, ale także zdrowy, czyli raczej odmawiamy stosowanie oleju palmowego, cukru, jego dużych ilości czy jakichś sztucznych dodatków do żywności, ponieważ, no właśnie, jednym z głównych motorów do kupowania roślinnych zamienników są kwestie zdrowotne, dlatego tutaj skład jest bardzo istotny. Warto zadbać o kwestię komunikacji, i to zarówno o komunikację wewnętrzną, jak i zewnętrzną, czyli tutaj motywy tej decyzji powinny być bardzo dobrze wyjaśnione pracownikom, a później konsumentom w momencie wchodzenia na ten rynek. Zwłaszcza, że no, weganie, wegetarianie są grupą bardzo mocno zintegrowaną, są grupą, która szybko wymienia się nowinkami z tego rynku roślinnych zamienników i na pewno każde nowe wdrożenie będzie szeroko komentowane w mediach społecznościowych, dlatego warto dobrze zadbać o odpowiedzi na dociekliwe pytania tej grupy odbiorców. No i na pewno warto zacząć od pilotażu, w sensie na pewno nie rekomendujemy, żeby z dnia na dzień zaprzestawać produkcji odzwierzęcej, przerzucać się w 100% na produkcję roślinną. Warto zrobić test, pilotaż rynkowy, warto trochę poznać lepiej tę grupę i
w ten sposób też poszerzyć w dłuższej perspektywie swoje portfolio. W jaki sposób jako Provek możemy w tym pomóc? No, jakby dróg, sposobów jest kilka, począwszy od szkoleń, od konsultacji, dostarczanie wiedzy rynkowej, dzielenie się kontaktami z firmami, które mogą też technologicznie pomóc w opracowaniu tego produktu, przez zaplanowanie działań komunikacyjnych, marketingowych oraz kwestie certyfikatu V-Label, który na pewno wzbudzi większe zaufanie w przypadku grupy wegan i wegetarian. Tutaj jest informacja o kilku firmach, z którymi już współpracowaliśmy na różnych obszarach, także działamy już od paru lat i mamy kilka ciekawych projektów za sobą, a jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną albo do śledzenia naszego profilu na LinkedInie, a ja tutaj zaraz dołączę jeszcze link do naszego newslettera, gdyby się chcieli Państwo zapisać. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i jestem otwarty teraz na pytania. Marku, widzę, że się aktywniłeś, także przekazuję Tobie głos. Dziękuję Marcinie za prezentację, jak zwykle ciekawą i rzeczową. I takie pytanie, może trochę nie z tej branży, ale tutaj na tym slajdzie zauważyłem, że jednym z Waszych klientów jest Coca-Cola. Co Coca-Cola robi w tym zakresie, jaki to jest produkt? Tutaj chodzi konkretnie o Ades, o markę Ades, czyli właśnie roślinne, też zamienniki mleka, napoje roślinne. Tutaj raczej współpraca, jako że jest to globalna marka, raczej dotyczy kwestii komunikacyjnych. Raz jeszcze dziękuję. Tak jak Marcin wspomniał, wcześniej, około miesiąc temu, nagraliśmy już jeden taki webinar. To jest takie rzeczy, ponad godzinne spotkanie dotyczące właśnie roślinnych zamienników mięsa i mięsa hodowanego komórkowo. Dla wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam jak najbardziej na meatplace.pl. Tam Państwo znajdziecie nagranie z tego wydarzenia. Szanowni Państwo, no, to jest na pewno temat, który dla branży mięsnej jest istotny, coraz bardziej istotny i tak jak mówiłem jeszcze przed prezentacją Marcina, na pewno nie możemy go gdzieś tam pominąć. Tak, dziękuję Marcinie, dziękuję wszystkim Państwu za udział w naszym dzisiejszym wydarzeniu. Mamy za sobą pierwszy kongres w wersji online.